Cześć! Dzisiaj zaprosiłam kogoś, kogo znam od bardzo długiego czasu i niesamowicie się cieszę, że udało mi się zaprosić ją tutaj. Kasia Marat, trenerka personalna, z którą znamy się już chyba dobrze ponad 5 lat i teraz wreszcie będę mogła Ci zrobić makijaż. Też się bardzo cieszę, ja nie mogę się doczekać. Super. I jeszcze sobie porozmawiamy przy okazji o Twojej pasji. Czyli od pracy trenera, od kuchni. Dokładnie. Bardzo się cieszę, koniecznie oglądajcie dalej. Ja się nazywam Ania Tkaczyk, jestem makijażystką. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Polubcie film i przechodzimy dalej. A masz jakieś dodatkowe pomysły na motywowanie ludzi? Poza krzykiem? Potwierdzam. Potwierdzam. Kasia, ja uwielbiam na przykład treningi z Kasią w momencie, kiedy ja już nie mam siły, a ta podchodzi i zaczyna... Jeszcze 8! Jeszcze następne 8 i trochę 8 się lubi przeciągać. No właśnie, u Kasi jeszcze 8 to nigdy nie jest 8. No, myślę, że tak po prostu to już jest tak. To jest zapisane do tego zawodu. No dobra, ja Ci dalej tutaj robię konturowanie, a chciałabym, żebyś mi powiedziała troszeczkę o czym się nie mówi, czyli o takich mitach, głównie chyba żywieniowych. Chyba o czym się mówi, bardzo znaczy, często ale... mówi się o mitach. O no mitach, tak, się mówi się wiecie. O nich, ale się jakby ich nie... No najczęściej to się mówi, słuchajcie, że trenerzy nie jedzą cukru, no. Nie jedzą fast foodów, nie znają smaku na pewno. I największym szokiem było dla mnie pytanie, czy ty słodzisz herbatę, kawę? No, słodzę, no jestem człowiekiem, lubię jak to smakuje, no. Trenerzy nie są idealni i to nie jest też tak, mają swoje życie i uważam, że właśnie to powinno być najbardziej inspirujące dla osób, które zaczynają gdzieś trenować, że nie trzeba być idealnym, nie trzeba mieć życia z Instagrama, żeby móc o siebie zadbać. I można też słodzić herbatę przy tym. I ja też wiem, jak smakują frytki z McDonalda, naprawdę. Nie można być wiecznie na diecie, absolutnie. Czasami trzeba ją zmodyfikować, czasami coś trzeba zmienić, czasami trzeba krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Okej, rozumiem. No bo też inaczej to można zwariować. Spójrz do góry, proszę. Wracając jeszcze do podopiecznych, to zdarzyły Ci się jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, że na przykład, nie wiem, ktoś może coś sobie zrobił albo po prostu w trakcie stwierdził, że nie, że on już z Tobą nie wytrzyma, bo za bardzo krzyczysz, jeszcze do góry spójrz i już dziękuję. No, były takie sytuacje, ale raczej na zajęciach grupowych, natomiast zostali najwytrwalsi. No dobrze, teraz zobacz, jaki Ci kolorek mam dokładła na oczko. Wariatka. Słuchaj, przyszłaś, sama chciałaś. Fitulem miała, tak? Ja po prostu teraz... A tak trochę... fioletem! Tak, ja się teraz troszeczkę odegram za te wszystkie... za te zakwasy. I wrócę z takim pewnie wąsami. Ładnie wyglądasz, ładnie! Idziesz dzisiaj na grilla, no, idealnie, ale nie ogląda się w lustrze. Ładnie, ładnie. No dobrze, dobrze. Postaram się, żebyś jednak nie uciekła z krzykiem, tak jak ja nie uciekam z krzykiem z Twoich zajęć. No, co prawda, Anka czasami... twarda babka, taka krucha, taka twarda. Lubię takie twarde babki. Czasem jej nie lubię. Zdarza mi się, że jej nie lubię w trakcie ćwiczeń. Podchodzi nie i krzyczy na mnie. Nie tylko ty. Ale kwestia jest to nastawienia. Oczywiście wszystko zawsze kończy się dobrze. I no, nikt nie lubi, jak boli. No nie, wiecie co ona mi kiedyś powiedziała? Któregoś razu miałam naprawdę kiepski dzień i nie szło mi totalnie. Na co Kaśka tak podeszła i mówi, co ci dzisiaj? No co ja mówię, no nie wiem, no nie mam siły. Dobij się. O nie, okay. Ja tego nie mówiłam. Ja w ogóle nie wiem nawet kiedy to było. Niemożliwe. Patrz, ona to sobie normalnie notuje na bank. Po prostu takie ciastka czasami słyszę. Takie to był moment, kiedy jej nie lubiłam. Też bym siebie nie lubiła. Dobra, a powiedz mi Kasia, co jest lepsze? No i ja domyślam się, co powiesz, ale powiedz mi, dlaczego jak dziewczyny sobie ćwiczą na przykład same na YouTubie albo zaczynają... Nie, że wcześniej chodzą do jakiegoś trenera, tylko zaczynają sobie od razu od YouTube'a albo od jakichś gotowych treningów.
Co to znaczy, może spowodować? Ja nie chciałabym jakby tutaj w ogóle wchodzić w kwestię i negować filmów na YouTubie, natomiast wydaje mi się, że mogą one być krzywdzące dla osób, które jakby dopiero zaczynają. Gdzieś powinna być, uważam, najpierw ta podstawa i baza do tego, żeby móc się faktycznie zacząć podejmować tych treningów samodzielnie. Ja na przykład na trening osoby, z którą zaczynam dopiero pracować i zaczyna, nie wiem, przychodzi do mnie pierwszy raz, no w życiu sobie nie wyobrażam, żeby zrobić z nią trening online. Pierwszy zawsze powinien, nie miałam takiej sytuacji, nie chciałabym w ogóle mieć takiej sytuacji. Po prostu uważam, że jest to o tyle bezpieczne, że najpierw kogoś uczysz, żeby móc w pewnym momencie tą pępowinę później odciąć i bezpiecznie się czuć z tym, że nie zrobi sobie samodzielnie krzywdy. Niestety z filmami ja nie twierdzę, że one są złe, bo zależy to jest też na pewno od osoby, która te treningi prowadzi. Natomiast są one masowe i one nie dla każdego pasują tak samo. No niektórzy mają urazy tu i gdzieś indziej, więc no, nad tym na pewno trzeba trochę uważać. Warto nawet sobie przyjść do trenera personalnego na pierwszy kontakt, dowiedzieć się, w jakim jestem stanie, nad czym mam pracować, w jakim tempie, w nie wiem, ile razy w tygodniu. Nie wiem, poprosić jakiś plan treningowy, nawet wspólnie go przerobić i dopiero później gdzieś tam się usamodzielniać. Ja nie mówię tutaj o osobach zaawansowanych, które raczej takiego wstępu nie potrzebują, prawda? No ale... No i głowa. Jeżeli głowa się zrazi, to później już dalej nie chce. I motywacja. Motywacja powinna zawsze zaczynać się od nas samych. Bo z doświadczenia wiem, że osoby, które gdzieś tam są zmuszane i kierowane celowo na trening, nie mają takiej wewnętrznej potrzeby, żeby faktycznie w ogóle się sobą zająć, to kończy się to takim słomianym zapałem. Gdzie... A zdarzają się takie przypadki, no, że nie miałam ich, miałam jedną taką osobę, która faktycznie gdzieś była popchnięta nawet przez mamę chyba wtedy. I ona faktycznie nie miała tego flow. Czy w takim wypadku, jak totalnie nam się zamknie, czy totalnie nam się nie chce, to powinnyśmy robić ten trening, czy jednak sobie odpuścić? No i to jest też dobre, ważne pytanie. Trzeba rozróżnić motywację i przetrenowanie od lenistwa. Bo faktycznie, jeżeli zaczynamy trenować i narzucamy sobie, nie wiem, 5 treningów w tygodniu, bo przecież też tak się dzieje, to, no, to też właśnie się kończy takim słomianym zapałem. Gdzieś trzeba to rozgraniczać, ale przede wszystkim trzeba słuchać własnego organizmu. Jeżeli on coś tam podpowiada, że ciężko jest nam się zmotywować, wstać, to może to jest dobry czas na regenerację. Nie warto się zmuszać, bo jak się zmuszasz, to później ci nie chce. No tak jest ze wszystkim. Zamknij proszę. Katarzyno, twój największy sukces. Mój największy sukces? Wiedziałam, że jaką petardę tutaj strzeli. Mój największy sukces, taki trenerski. Mhm. Tylko do mnie buzię odwróć, bo chyba zaszczepienie zajawki sportowej u osób, które nie widziały sensu w trenowaniu. I wiem, że te osoby teraz odnoszą swoje takie prywatne, sportowe sukcesy. O, super! Gratulacje. No i teraz jeszcze udało mi się napisać właśnie kurs na trenera personalnego dla osób, które chcą zarabiać na swojej pasji. O, super. A ten kurs to już wyszedł, czy dopiero wyjdzie? Nie, on się skleja dopiero. Aha, jeszcze dobrze, trochę musiał poczekać. Czyli jeszcze trochę. To najwyżej później będziesz na pewno na swoich mediach społecznościowych informowała, że jest coś takiego. Fajnie, no to gratulacje w ogóle. Fajnie, że coś takiego udało Ci się zrobić. Dziękuję bardzo. I urodziłam dziecko, to jest też taki sukces. A, no to... A właśnie, bo jeszcze a propos urodziłaś dziecko i słuchajcie, ja byłam w szoku, jak Katarzyna po prostu szybko doszła do siebie. No wiadomo, trenerka, wiadomo, co miała robić. Ale powiedz mi, jak co zrobić, żeby wrócić do formy po ciąży? Tak szybko, jak Ty to zrobiłaś? Czy to ma znaczenie, czy wcześniej ktoś ćwiczył, czy nie? Myślę, że tak, ale może to nie mieć też wcale znaczenia. Myślę, że każdy organizm regeneruje się trochę inaczej i może to mieć związek, nie musi. Natomiast ja faktycznie, kiedy Oliwier miał już 2 miesiące, nawet może mniej, a urodził się w grudniu, w listopadzie, w zimę, w srogą zimę, pakowałam dziecko do nosidełka, w kombinezon, siebie w torbę, i szłam z nim na trening. I jednak okazało się, że jest to jak najbardziej możliwe.
połączyć przyjemne z pożytecznym. Słuchajcie, Kasia zabierała dosłownie na treningi, na żeby jeszcze zapamiętam, swoje dziecko. No, no, tak. I do tej pory tak jest. I do tej pory tak jest faktycznie. To Oliwier jest najczęściej z nami. Tak, on podpatruje. On już, słuchajcie, kiedy prowadzę treningi online, to już krzyczy do dziewczyn: go, go, go! Teraz chodź tutaj do mnie, spójrz do góry proszę na sufit. Mam trochę jeszcze w tą stronę, super. Niżej broda. Czy że po prostu tam takiego tęczowego unikorna robisz? Nie. Nie, nie, nie. Mówiłaś, że lubisz pastele. Dobrze, dobrze. Są kolory takie bardziej pastelowe. Intensywne, ale pastelowe dalej. Dobrze, ale jestem ciekawa. Jest. O, słyszę do góry, proszę. Na co warto zwrócić uwagę w ogóle przy wyborze trenera? Jak jesteśmy zieloni. No przede wszystkim, żeby była chemia. Okej, okay, czyli? Musi być chemia. No musi być chemia, musi być to flow, musi być ten język zrozumienia, musi być, uważam, do odpowiednie warunki, takie otoczenie samo, nie wiem, miejsce, w którym się trenuje, osoby otaczające to miejsce treningowe. Wszystkie takie, wiecie, małe puzzle. Jeżeli masz chemię z trenerem, to przyjemnie ci się chodzi, słuchasz go, ufasz mu. No a jak faktycznie jest ta chemia, to też łatwiej o efekty i motywację takiej osoby. Mhm. Uważam, że to jest naprawdę dość spora podstawa. A uważasz, że to jest ciężka praca twoja, trenera? To jest trudne pytanie, bo się tak jednoznacznie nie da. Znaczy się myślę, że tak, jest to trochę trudne tylko i wyłącznie dlatego, że pracujesz z ludźmi, którzy przychodzą do ciebie ze swoimi problemami, o których ludzie chętnie opowiadają. Najchętniej właśnie po to wychodzą z domu, żeby potrenować i poopowiadać i spędzić ten czas z kimś innym niż wiecznie z tymi samymi osobami w otoczeniu. No, jeżeli nie jesteś w stanie wejść w tą rolę trenera, takiego psychologa, to może być to męczące. Ja lubię sobie pogadać i ja bardzo mam takie w ogóle głębokie poczucie empatii, więc no mi się dobrze pracuje z każdym. A jak w ogóle wygląda rynek trenerów personalnych? No, jest bardzo szeroki na pewno. Jest bardzo szeroki. Dużo pojawia się kursów personalnych za jedyne dwucyfrowe liczby. Okazuje się, że niestety łatwo jest dostać taki papier, ale w takim starciu faktycznie z podopiecznym takiej osoby, no zresztą chyba ktoś, kto poszedłby do takiej osoby, chyba szybko by się zorientował, że coś tam, coś nie gra. Jest rynek szeroki i no, nie wiem, czy ludzie, czy trenerzy walczą o swoich klientów, bo to klienci wybierają z trenera. Prawie zrobiłam jedno oko. Jeszcze zostawię nam rzęski i brewka i później zobaczę, jak to wszystko wygląda, ewentualnie będziemy dokładać. A teraz sobie poza kamerą jeszcze zrobimy drugie oczko, żeby było szybciej. Mamy jedno i drugie oko umalowane. Jeszcze dokleimy kilka kępek, żeby zagęścić. I robimy teraz brwi. To jak robimy sobie te brewki, to ja mam pytanie z typu kolejne trudne. Okej. Okay. No dawaj, wal petardę. Co wolisz bardziej? Treningi personalne czy takie grupowe? No właśnie. I nie mówię tutaj o kwestii pieniędzy, tylko po prostu... Lubię bardzo treningi grupowe. Powiem Wam, za co lubię i to, i to. Grupowe lubię za to, że uwielbiam po prostu, jak te dziewczyny spotykają się w te określone dni. Okazuje się, że wszystkie się bardzo ze sobą lubią, ze sobą znają. Gdzieś tam poza treningami kontrolują swoje znajomości, które zaczęły się na przykład na treningu. To jest super. Dziewczyny, które się gdzieś tam motywują, gdzieś w międzyczasie oczywiście nie brakuje nam czasu na... podśmiechujki, co bardzo, właśnie za to lubię bardzo nasze treningi grupowe. Treningi... Zawsze potwierdzam, zawsze jest świetna atmosfera, ja po prostu uwielbiam. No to jest właśnie ta chemia, to jest właśnie ta chemia, o której mówiłam. A personalne? No personalne są już wcale nie mniej śmieszne.
O ile można powiedzieć, że trening personalny w ogóle ma być śmieszny, ale nie brakuje tam miejsca na pewno na żarty i trochę luzu. Między tymi kolejnymi seriami przecież przychodzi czas na przerwę. One się różnią tym, że jest, jak już jesteś tak face to face, no to rozmawiasz to trochę jak ze znajomą, trochę po prostu, no i na pewno jest bardziej personalnie. No tak, no wiadomo. Więc ja jedną i drugą formę lubię tak, nie wiem, czy tak samo. Może te grupowe bardziej? Nie wiem. To jest ciężkie pytanie. Nie no wiem, jest ciężkie też. To nie jest oczywiste wcale. No. Dobra. Doklepię trochę żółtego. Jezu. Na sam dół. Ponieważ jakoś bym chciała połączyć kolory, które Kasia ma na dole, bo góra jest wyblendowana, jest ok, natomiast zielony, no nie blenduje się aż tak rewelacyjnie. Ja nie lubię tego takiego przejścia, że jest zieleń, za chwilę jest tylko skóra, więc żółty fajnie się łączy z zielenią. Spróbujemy to jakoś wyblendować. Spójrz do góry, proszę. No. Na pewno kwestia tego, że bardzo mało stosuję takich wypadowych make-upów, dlatego że na co dzień chodzę w dresach i w adidasach. Niemniej jednak jestem wciąż kobietą i uwielbiam tutaj takie różne szejki, blendowanie, sorry. No. No tak, a przecież nie pójdziesz na trening w pełni umalowana, no bo co najmniej będzie. Może się to zmieni. Teraz przed treningiem będziemy się spotykały, robiły make-up i dopiero Kasia będzie wychodziła. Rząski zrobimy sobie na przyspieszeniu chyba, bo to będzie trochę dziubania. Kasia w ogóle, nie wiem czy widzicie to, ale Kasia po prostu ma rzęsy takie, że chyba 14 są za krótkie, żeby to cokolwiek było. To znaczy. 14 mm, to są naprawdę już takie długie, długie rzęsy. Także myślę, bardzo tak, długie rzęsy. 14. Co? Ja nie wiem, no ja nie mówisz, wiedziałam. Mówisz, jakbyś się bała. Ja nie wiem, Ania, ja ogólnie chciałam powiedzieć, że właśnie przeżywam z tobą swój pierwszy raz. Żyjesz? Aha. Dobrze. Ale no, ja tu widzę, że coś mam. Boże. Dobrze, tak ma być, tak? No to ja cię informuję, bo wiesz, ja nie wiem. To się nadaje na odcinek o klientkach. Ustko sobie zrobimy takie bardziej neutralne, beżowe. Też nie wyrysowuję, tylko robię tak po naturalnym kształcie ust, żeby jak najmniej się te Twoje usta wyróżniały tutaj, ponieważ mamy bardzo dużo na... Znaczy mamy... Dużo się dzieje, nie to, że jest bardzo dużo naokoło, a dużo się na nim dzieje. Więc usteczka jak najbardziej neutralna. Zakończyłyśmy już te tortury make-upowe. Nie tortury, ale po prostu tak mnie trzymam w niepewności. Możemy już? Możemy, dawaj. Proszę cię bardzo. Zobacz sobie. Wow, ale czad. Twoje kolory? O matko, ekstra, ale pastela. Matko, rewelacja. Jaka jakie rzęsy, ja cię sunę. To moje? Jak ja uwielbiam, jak ktoś ogląda siebie w lusterku w takiej odległości. Ekstra. Boże. Nie no, cała ja faktycznie. W tych kolorach widzę siebie. Super, bardzo mi się podoba. No, naprawdę bardzo. Jestem zadowolona. Ekstra. Jestem w szoku w ogóle. Ja serio, nigdy nie miałam takich rzęs, więc jestem, ja w ogóle... No brak mi słów. No dobrze, ja się bardzo cieszę. Dziękuję Ci, Kasia, że się zgodziłaś tutaj przyjechać do mnie i że dałaś się tutaj tak poddać. Tak, poddałam się i wcale nie żałuję i ogólnie też nawet bardzo polecam. Bardzo fajne doświadczenie. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, skomentujcie. Okejkę. Dajcie okejkę. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I teraz się żegnamy. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Cześć.